Będzie więcej czasu na świętowanie walentynek, rozumiem, bo mecz był godzinka z prysznicem. Myślę, że również same sobie zrobiłyśmy ten prezent. Bardzo się cieszymy, że w takim stylu udało nam się wygrać to spotkanie. Walentynki, tylko się cieszyć. Tak, aczkolwiek od poniedziałku wracamy z powrotem do pracy. Pewnie poprawimy jeszcze jakieś błędy, które pojawiły się dzisiaj w meczu. No i ruszamy z przygotowaniami na Wieliczkę. Byłyśmy znacznie w tym dniu o wiele lepsze. I pokazałyśmy to, co potrafimy. Uważam, że dawno nie pokazałyśmy takiej wyższości nad przeciwnikiem, a myślę, że nad tym przeciwnikiem bardzo chciałyśmy to pokazać. Nie wiedziałem, że tak w kobiecych sercach takie zadry są. No są. Najfajniejszy do tej pory walentynkowy prezent i na jakie walentynkowe prezenty czekacie w tym roku? Ja z moim narzeczonym nie mamy czegoś takiego, że obdarowujemy się prezentami. Dla nas to jest spędzenie po prostu wspólnej chwili przez to, że mieszkamy na odległość, także robimy wszystko, żeby ten dzień po prostu spędzić razem. A był taki wyjątkowy walentynkowy prezent, który pamiętasz? Chyba nie. Jeszcze jest czas na ten prezent. Do poprawy, Piotrek, do poprawy. Nie, śmieję się, bo w walentynki się raz rozstałam, także to nic fajnego, ale jakoś szczególnie nie obchodzę, bo kocham na co dzień i uważam, że to taki może troszeczkę bardziej wyjątkowy dzień, ale nie będzie jakiegoś super świętowania. Czy jest już konkretnie zaplanowany walentynkowy dzień? Moimi walentynkami są głównie rodzice i to im chciałabym zadedykować tą wygraną i myślę, że to przede wszystkim z nimi spędzę ten jutrzejszy dzień. Ja natomiast wybiorę się na spacer z dziewczynami, które właśnie tutaj zostały na weekend i spędzimy fajnie czas. Masz już zaplanowane walentynki? Tak. Mam zaplanowaną fajną kolację, wino, no i zobaczymy, co się pójdzie dalej. Trener na taką lampkę wina pozwala w takich sytuacjach? No po takiej wygranej, przy takim święcie, rozumiem, że wolno, tak? I dla zdrowotności. Zaron kiwa głową z tyłu, że nie. Aczkolwiek jest to nasza 13. wygrana z rzędu, więc myślę, że dzisiaj mamy co świętować i na pewno ta lampka wina nikomu nie zaszkodzi. To co chciałbyście na taki walentynkowy prezent dostać? Oczywiście oprócz, tak jak powiedziałaś, wspólnego spędzania czasu. Zdecydowanie wolny poniedziałek od trenera, ale nie udało się. Wolny poniedziałek bądź wolny poranek poniedziałkowy po prostu. A ja wolny poniedziałek i wolny wtorek. Ja bym sobie życzyła, żeby właśnie przede wszystkim kibice zawitali do naszej hali i żebyśmy mogły dzielić się z tymi wygranymi w takim stylu i tymi emocjami w Stegu Arenie. Dokładnie, nic dodać, nic ująć.